jak pisano list rozwodowy. Rabini wypracowali bardzo precyzyjnie przepisy związane z rozwodem. Do procedury jego udzielania nie wolno było zabierać się w sposób zbyt pochopny i nierozważny. Odbywało się to w obecności dwóch świadków, aby nikt nie zakwestionował listu. Stawiano cały szereg pytań. W ten sposób podkreślano, że w życiu tych dwojga ma się rozegrać tragiczne wydarzenie. Wykonywano szereg gestów, które kojarzą się powszechnie ze smutkiem. Uczeni w piśmie zmierzali do tego, aby, o ile nie ma już rzeczywiście innej możliwości, rozwód był sprawą bardzo trudną do przeprowadzenia. Dlatego wymagali ogromnej ilości szczegółów przy pisaniu listu rozwodowego. Ze względu na stawiane wymagania sporządzał go zawodowy pisarz. Dokument musiał być napisany w sposób prawidłowy. Świadczą o tym przepisy określające jego sporządzenie oraz staranność w czasie jego przekazywania lub wręczania. Jego przygotowanie wymagało niezwykłej skrupulatności, aby nie popełnić żadnego błędu formalnego, który uniemożliwiałby niewłaściwie rozwiedzionej kobiecie powtórne zamążpójście. Z uwagi na konieczność posiadania dużej biegłości w szczegółach formalności rozwodowych, Talmud ostrzegał: ten, kto nie zna istoty formalności rozwodu, nie powinien się do tego zabierać. Żaden drukowany formularz nie mógł być brany pod uwagę, ponieważ Biblia stwierdza: napiszę jej list rozwodowy. Z tego powodu list rozwodowy musiał być napisany na pergaminie, zawierać przynajmniej 12 wierszy, żadna litera nie mogła być złączona z inną, pismo nie mogło być niechlujne, ani litery wymazywane. Musiał być w całości sporządzony ręcznie i na wniosek męża, na jego pergaminie, jego atramentem i jego przyborami do pisania. Wszystko to musiało być całkowicie jego własnością, zanim przystąpi się do spisywania aktu. Trzeba było wpisać właściwe dane. Dokument zawierał imiona małżonków, ich miejsce zamieszkania, datę, a także dłuższą, jednoznaczną formułę rozwodu. Jej istotę stanowiło zdanie: oto jesteś wolna dla każdego mężczyzny. To jest porzucenie ciebie przez męża zgodnie z prawem Mojżesza i Izraela. Niektórzy znawcy izraelskiego prawa małżeńskiego uważają, że u podstaw listu rozwodowego była następująca formuła, która znajduje się w księdze Ozeasza. Ona bowiem już nie jest moją żoną, a ja już nie jestem jej mężem. List podpisywało dwóch świadków. Taka procedura była wyrazem powagi całej sprawy. W czasach przed Chrystusem w kolonii na wyspie Elefantynie w Egipcie w V wieku przed Chrystusem Żydzi posługiwali się następującą formułą wypowiadaną wobec dwóch świadków: rozwodzę się z moją żoną, a dosłownie znaczyło to: nienawidzę moją żonę. W tej wspólnocie izraelskiej dopuszczano także inicjatywę żony w procesie rozwodu. Mówiła ona wtedy: mam swego męża w nienawiści. O tym, czy list rozwodowy został napisany prawidłowo, decydował sędzia. Mógł on bardzo łatwo unieważnić cały proces z powodu jednego tylko braku materialnego, który występował w dokumencie rozwodowym, i mógł zalecić nowy proces w tym celu
aby zmęczyć tych, którzy pragnęli rozwiązać swoje małżeństwo. Po stwierdzeniu, że list rozwodowy został napisany prawidłowo, mąż osobiście wręczał do żony. Musiał być wręczony przez męża z jego własnej i nieprzymuszonej woli, ale zgoda żony, przynajmniej jak wynika z tradycji, nie była wymagana, ani też nie mogła ona występować z inicjatywą rozwodu. Mąż był pytany przed trybunałem, czy dobrowolnie napisał dokument. Rabin polecał kobiecie, aby wyciągnęła ręce w ten sposób, by mąż mógł go jej przekazać. Wypowiadał wtedy następujące słowa: to jest twój rozwód. Kobieta wyciągała ręce, otrzymywała list i w ten sposób stawała się wolna. Otrzymywała z powrotem posag w formie przewidzianej wcześniej zawartym kontraktem małżeńskim. Odchodziła z domu małżeńskiego, a przynajmniej z miejsca, gdzie wręczono jej list, ponieważ w Biblii jest powiedziane: usunie ją z domu. Od tej chwili mogła zawrzeć nowy związek małżeński, ale dopiero po 91 dniach od wydania wyroku. Była to audycja Pytania o Słowo Boże księdza doktora habilitowanego Michała Bednarza. Drodzy przyjaciele, współpracownicy, kochana rodzina Radia Maryja. Minął miesiąc od wspaniałej konsekracji sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i świętego Jana Pawła II. Przybywa wielu pobożnych pielgrzymów. Cieszymy się z tego. Matce Najświętszej i świętemu Janowi Pawłowi II zależy na naszym zbawieniu. Na tym, byśmy nie byli miernotami, ale mocarzami ducha, arystokratami Bożej kultury i Bożego Ducha. Do zakończenia budowy świątyni potrzeba nam około roku czasu i jeszcze wiele pomocy materialnej. Prosimy o nią. Nazwiska ofiarodawców, cegiełek umieścimy na ścianach sanktuarium po zakończeniu budowy. Dalej bardzo Was prosimy, by w świątyni dbać o zachowanie ciszy. Pilnujcie tego. Pilnujcie tych, którzy może nie mają takiej kultury. A więc cisza. Nie chodzimy w czasie mszy świętej. To jest miejsce modlitwy. Nie chodzimy w czasie nabożeństw. Ubiór jak na najgodniejsze przyjęcia. Jeśli na przykład do pracy w biurach ubieracie się godniej, to co dopiero na spotkanie z Najświętszym. Pilnujmy tego. W tym sanktuarium, ale i w każdym kościele, w każdym świątyni, może czasem niektórym brak odpowiedniej kultury i przychodzą ubrani jak na plażę, do ogrodu, po prostu luzacko. Niejednokrotnie, tak sobie myślę, jak obserwuję rzeczywistość, to niejednokrotnie myślę, że godnego zachowania w kościele i ubioru godnego ludzie niejednokrotnie z miast powinni uczyć się od pełnej godności mieszkańców wiosek. Jeszcze raz dziękujemy za pobożne przybywanie do tego szczególnego sanktuarium, wotum Polski świętego Jana Pawła II i za pomoc organizowaniu duszpasterstwa i za pomoc, modlitwę o dobrych, świętych kapłanów, siostry zakonne i świeckich do sanktuarium, ale i do radia, do telewizji, do prowadzenia uczelni. Dalej prosimy również o pomoc w
współbudowanie tego sanktuarium aż do jego zakończenia. Równocześnie prosimy o wcześniejsze zgłaszanie pielgrzymek, umawianie terminów w sanktuarium. Proszę o zgłaszanie się do ojca kustosza sanktuarium, ojca Andrzeja Laskosza, redemptorysta. Adres: ulica Droga Starotoryńska 3, 87 100 168 247. Powtarzam, 693 168 247. E-mail sanktuarium@radiomaria.pl. Msze święte w ciągu tygodnia są o 7 rano i 18. Msza święta akademicka w czwartki o godzinie 12. Ta msza święta będzie przez cały rok, także poza rokiem akademickim. Msze święte w niedzielę i święta o godzinie 8, 12 i 18 akademicka, ale ona zostaje cały rok również poza rokiem akademickim. Nabożeństwa w tygodniu, bardzo charakterystyczne one dla naszego sanktuarium, uwaga, wtorki nowenna do świętego Jana Pawła II. Rano po mszy świętej, około 7.30, skrócona, o godzinie 17.30 we wtorki, nowenna do świętego Jana Pawła II, bardziej rozbudowana. O 18.00 msza święta. Prośby i podziękowania do świętego Jana Pawła II prosimy nadsyłać na adres mailowy sanktuarium@radiomaria.pl. Jest także specjalna księga przed repliką kaplicy świętego Jana Pawła II, Watykańskiej Kaplicy. Na klęczniku można wpisywać tam prośby. W piątki nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia o godzinie 15.00. Koronka do Bożego Miłosierdzia i Droga Krzyżowa. W miesiącu maju nabożeństwo majowe, w czerwcu czerwcowe, w październiku różańcowe, w listopadzie wypominki. Zawsze wszystkie te nabożeństwa o 17.30, a więc przedwieczorną mszą świętą. Mamy jeszcze nadzieję i z tego się bardzo cieszymy, że od 1 lipca będą częstsze kursy autobusów miejskich do sanktuarium. Od 1 lipca. Proszę obserwować to, jak to wszystko będzie organizowane. Na pewno informacje będą podawane. Bardzo dziękujemy. Bóg zapłać. I dalej pracujemy. Pracujemy nad tym, by odnawiać siebie, odnawiać oblicze Ziemi. Bóg zapłać. Trzecia w Polsce. Witamy Państwa bardzo ciepło, bardzo serdecznie tą nocną porą i zachęcamy do pozostania razem z Radiem Maryja. Drodzy radiosłuchacze, co czeka nas w ciągu najbliższych kilku godzin? Już za chwileczkę powtórzenie wczorajszej porannej katechezy. O 15:30 czytać, aby być mądrym. O godzinie 16:00 aktualności dnia, a po nich kilka minut po 17:00 godzinki ku czci niepokalanie poczętej Najświętszej Maryi Panny. Życzymy wszystkim dobrego odbioru. Słowa Stefanka z Łomży, którą wygłosił w minioną niedzielę podczas 18:00 pielgrzymki polonijnej rodziny Radia Maryja do amerykańskiej Częstochowy. Na miłość Pan, bracia i siostry, kochani pielgrzymi, rodzino Radia Maryja, którym pielgrzymom przewozą ofiarni kapłani, duszpasterze wspólnot polonijnych w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Droga rodzino Radia Maryja, w tej części, która o wieczornej porze w Polsce
ma okazję łączyć we wspólnocie modlitwy sanktuarium Matki Bożej w amerykańskiej Częstochowie, stolicy duchowej, Polonii, a równocześnie łączy się z tymi dwoma punktami odniesienia, gdzie króluje Maria, to jest kaplica cudownego obrazu na Jasnej Górze i kaplica tu. W tym połączeniu mam jeszcze bardzo bliski nam w tym roku moment przed sanktuariami, zwykle tak jak tu w Doylestown, napis święte drzwi, brama święta, brama miłosierdzia. Tak prawdę mówiąc, to każde wyjście do kościoła jest hojną skarbnicą boskiej miłości miłosiernej, symbolem najczęściej przez nas zauważanym. To jest krzyż Jezusa Chrystusa, który wielu ucałuje, zanim wejdzie do świątyni i zanurzy rękę w wodzie święconej, ażeby nawiązać do chrztu własnego i chrztu Polski. Taka jest chwila, w której uczestniczymy w tym wspaniałym zgromadzeniu, które tu już od godziny 11 czasu amerykańskiego, lokalnego, modli się, słucha, rozważa, daje świadectwa. Otrzymaliśmy dzisiaj z Ewangelii bardzo krótkie polecenie, które przekazał nam Chrystus. Idźcie i mówcie, przybliżyło się do was Królestwo Boże. A święta liturgia 14 niedzieli okresu zwykłego, to Królestwo Boże przybliża nam w kilku niezwykle ciepłych, bliskich obrazach. Przede wszystkim obraz rodziny. Obraz matki, która bierze na kolana i tuli swoje dziecko. Obraz piersi matczynej pełnej karmiącego mleka, pokarm matczyny. A w tym wszystkim, w tym razie rodzinnym, wydawałoby się tak bardzo intymnym, tak bardzo osobistym, najczęściej matka chce zostać sam na sam ze swoim dzieckiem, gdy go karmi piersią. W tym wszystkim liturgia święta ma odwagę pokazać nam narody, pokój, takie potężne perspektywy, takie szeroko zaplanowane prace i projekty. Ktoś by z lekceważeniem powiedział, jak się to ma do tego przecież bardzo indywidualnego i rozmaicie wypełnianego obowiązku karmienia piersią. Liturgia święta mocą Ducha Świętego wskazuje właściwe źródło, z którego karmią się prawdziwe zręby pokoju, jeżeli nie chcą kłamać ci, którzy ten pokój budują. Ale mamy też w dzisiejszej liturgii głębokie spojrzenie na każdego człowieka indywidualnie. Gdy pojawiły się różne napięcia między tymi, co z tradycji Izraela obrzezani i tymi, którzy kulturą grecko-rzymską żyli nieobrzezani, gdy zaczęto wprowadzać różnice między tymi zewnętrznymi obyczajami, Duch Święty mówi przez świętego Pawła, i obrzezanie nic nie znaczy, ani nieobrzezanie, tylko odrodzony człowiek. Znów wracamy do tego samego miejsca. Osoba ludzka i to poprowadzona zdrową, bardzo zdrową
ścieżką rozwoju. Ona gwarantuje rozwój powszechny, pokój między narodami. Stąd też Jezus powiedział również o różnych szczególnych potrzebach. Uzdrawiać chorych, nauczać, ale w całości ta posługa została opatrzona jednym tytułem. Mówcie, przybliżyło się do was Królestwo Boże. Otrzymujemy w tym roku w sposób szczególny, najdrożsi, bardzo podręczną naukę o Królestwie, która mogłaby głęboko oprzeć się o dzisiejsze święte teksty, a o której już usłyszeliśmy sporo od ojca przełożonego tego sanktuarium we wstępie i w tych wszystkich wprowadzeniach, które do tej pory wspólnota mogła przeżyć. My mamy iść i mówić tam, gdzie chrzest, tam nadzieja. Mamy wyciągnąć praktyczny wniosek z tego, że jesteśmy ochrzczeni. I przez chrzest mamy uratować pełny wymiar, pełną skuteczność tego Bożego daru, matczynego karmienia, matczynej pieczoty, odrodzenia człowieka, nauczania. Te wszystkie wspaniałe inicjatywy zabezpiecza łaska Chrztu Świętego i tam się rodzi nadzieja do człowieka, a tylko w oparciu o nadzieję możemy się rozwijać i wykorzystywać wszystkie swoje możliwości. Idziemy w kontekście polskich wydarzeń, które były tu już szczegółowo omówione i które też chciałbym spiąć kolejnymi nazwami, a więc Gniezno, Poznań, Chrzest, Jasna Góra, akt zawierzenia, wrócimy do niego za chwilę. A teraz Jasna Góra, papież Franciszek i modlitwa z pielgrzymami, w czwartek jego wizyty pod młodzieżowej. Trzecie miejsce Kraków, miłosierdzie, młodzież i w listopadzie akt oddania czci i przyjęcia miłości Chrystusa, Króla, do naszych serc. W ten program ogólny wpisują się sanktuaria, wpisują się wszystkie miejsca, o których powiemy za chwilę, że są to laboratoria pełnego, rozwiniętego, dojrzałego, odpowiedzialnego człowieka. Sanktuarium na szczycie tu w Pensylwanii 50 lat. Dziękczynienie za chrzest Polski, odwaga założycieli, cierpliwość sług, pustelników świętego Pawła, Paulinów i rzesze, coraz większe rzesze pielgrzymów. Sanktuaria polskie, a ostatnio tak bardzo bliskie nam najmłodsze w Toruniu. Najświętsza Maria Panna Gwiazda Ewangelizacji i święty Jan, papież, Jan Paweł II, papież. To są miejsca, które w tej chwili chcemy przywołać i włączyć w ofiarę Chrystusa programy tych miejsc. W jakich warunkach głosimy Ewangelię tu, w Polonii? Najczęściej mówimy, że Polacy przyjeżdżają szukać pracy i przywożą ręce do pracy. Pracują.
To jest taki najprostszy motyw i najprostsza wymiana. Ale z tego trzeba by wyciągnąć jeden wniosek. Jeśli przychodzą pracować, to te ręce zasługują na szczególny szacunek i docenienie. Owszem, jest to sposób na zbudowanie domu rodzinnego, zabezpieczenie potrzeb codziennych, ale jest to równocześnie wkład do skarbnicy narodu zasiedlenia. Przecież Polacy nie przyjeżdżają tutaj, ażeby opalać się na plażach. Przyjeżdżają, żeby stać w nieraz w niezwykle trudnych warunkach fabrycznych i innych. Przyjeżdżają, ażeby budować wspólne dobro kraju. Są godni bardziej pochwał i medali, aniżeli przeszukiwania dokumentów, a jak jakaś jedna czy druga litera nie pasuje, to groźba deportacji. To jest bardzo ważny moment w naszym życiu emigracyjnym. My przychodzimy z bogactwem naszego ofiarnego współtworzenia majątku narodowego. To jest jedno dobro. Mówią, że częściowo emigracja jest spowodowana szukaniem bezpieczeństwa. To tak było i jest do dzisiaj, już nie będę wspominał, niezwykle skomplikowanej sytuacji, bardzo fałszywie podawanej przez urzędy, nie przez dziennikarzy, tylko przez najwyższych przedstawicieli władzy, tak zwana emigracja szukająca bezpieczeństwa. Nie będę tego dotykał. Ogólnie tylko powiem, że rzeczywiście jest w tym spotkaniu wielu narodów i tworzeniu środowiska, tak jak to jest tu, w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, jest pewna szansa na uki współtworzenia relacji społecznych, bo tam się rodzi bezpieczeństwo i tam są też ognie niepokoju. I dlatego każdy ma prawo, ażeby stanął na tym nowym terenie w bogactwie swoich obyczajów, języka, zasad, rodzinnych powiązań. Wszystkie plany tak zwanej asymilacji, odebrania człowiekowi jego własnej narodowej tożsamości, to jest odzieranie z bogactwa, a przez to zubożenie odniesień społecznych. Powinniśmy bardzo zazdrośnie strzec tego osobistego dorobku, z którym tu przyjeżdżamy. I równocześnie, po raz drugi mówię, powinny kraje, które próbują tworzyć z wielu narodów wspólnotę państwową, powinny bardzo szanować tę inność, która tworzy bogactwo. O czym nie mówi się, prawie nie mówi się, gdy emigranci wędrują ze swojego kraju. O tym, że niosą łaskę Chrztu Świętego, że idą z Bogiem i Bogiem żyją. A łaska Chrztu Świętego jest bardzo dobrze opisana w Dziejach Apostolskich. To jest pierwszy owoc, byli jedno. Drugi owoc, wszyscy stali się braćmi. Każdy miał jednakową godność, nie tylko współpracowali, ale na tym samym poziomie szanowali siebie. I dlatego też już od samego początku rozkładano stoły i karmiono pielgrzymów, przechodniów. Popatrzmy, powstaje sakrament
usługi do stołu diakonia. To jest efekt chrztu. Tak to w Dziejach Apostolskich. I gdybyśmy z tej strony spojrzeli na każdego z nas, tu emigrantów, powinniśmy powiedzieć tak. Jest najpierw pracownikiem. Przychodzę pracować. Ale jestem równocześnie twórcą. Wnoszę mój talent, moje umiejętności. I jestem po trzecie diakonem. I to diakonem wpisanym w służebne, miłosne odniesienie do drugiego człowieka. Moja praca nie jest tylko zarobkowym zajęciem, jest tworzeniem atmosfery diakonii, usługi z motywów bożych w ludzkich warunkach. Kto troszczy się o tę wartość Chrztu Świętego, gdy przemieszczają się całe rodziny i rzesze? Wspólnoty religijne, czyli parafie, częściowo niektóre instytucje kulturowe, na przykład domy polskie, kapłani, którzy współcelebrują dzisiaj mszę świętą, są najbardziej czytelnym znakiem, kto troszczy się. A wasza obecność, najdrożsi, i te świadectwa, które były przed chwilą, i to zgłoszenie, skąd jestem i z jaką grupą przyjechałem, są argumentem, że daru Chrztu Świętego nie marnujemy, staramy się go rozwinąć i dać do dyspozycji współczesnemu światu. I dopiero tak rozumiana praca nad człowiekiem ukazuje, jak ważną rolę odgrywają sanktuaria, miejsce spotkania i jak ważną rolę od 25 lat podjęło ogólnoświatowe Radio Maria i Centrum Toruńskie, a tu już 18 lat służymy. Bo to łączy między parafiami, między diecezjami, między krajami. Powstaje jakaś prosta komunikacja, łatwość wymiany dóbr, łatwość wsparcia własnego. To są dzieła, które powinny być notowane na najwyższych półkach ocen światowych. Chrzest jest też szansą dla tych, którzy wprawdzie zostali ochrzczeni, ale droga między ich domem a świątynią zarosła trawą, zarosła krzakami. Nie chodzą do kościoła. To nasi bracia, szczególnie przez Kościół przygarniani, im się należy matczyna czułość i matczyne karmienie. A oni skazują się na zubożony, pozbawiony szans rozwoju styl życia. Tak więc wydarzenia jednoczące, dzisiejsza pielgrzymka, za tydzień cała Polska na Jasnej Górze. Prowadzona Polska sygnałem z Torunia. Prowadzona ogromnym zaangażowaniem ojca dyrektora, ojców redemptorystów, takich wspaniałych zespołów, młodych zespołów, specjalistów, którzy kończą studia w uczelni miejscowej i gdzie indziej. Przecież to jest budowa przyszłości. Budowa, która opiera się o najbardziej trwałe fundamenty. My w tym bierzemy udział. I dlatego
tak otwieramy serce i chcielibyśmy i dzisiaj wielokrotnie powtórzyć ten fragment aktu zawierzenia, który nawiązał do ślubów prymasa tysiąclecia wypowiedzianych w 1956 roku, a 3 maja 2016 roku akt zawierzenia przypomniał podstawowe nasze pragnienia i zadania i zwróciliśmy się do Matki Bożej, Matko Boga i człowieka. Oddając się Tobie, przyrzekamy coraz bardziej rozwijać się i rozwijać w każdym z nas osobiście i w całym ludzie Bożym przymierze chrzcielne z Bogiem. Chcemy otwierać się na światło wiary, która rodzi się ze słuchania Bożego Słowa i owocuje świadectwem życia. Światło wiary. To światło potrzebne jest bardzo światu współczesnemu, a to dlatego, że potężne siły międzynarodowe próbują stworzyć świat bez Twórcy Boga i próbują nas prowadzić bez światła i próbują dać nam program wspólny bez jakiejkolwiek miłości. Szatański pomysł, jak on się rozkłada w szczegółach. Najpierw to, że wszystkie religie właściwie są jednakowe. To jest pokusa, którą tu możecie się często z nią spotkać. Możecie ją nawet przeżyć. Sam Równica i 345 rok. Tak, drudzy tak, a wszystko jest to samo.